Dziś jest piękna pogoda. Toshi wybiera się na wycieczkę do lasu. Ciekawe, kogo tam spotka. Ho, ho! Zabrałeś ze sobą lornetkę. To tam widzisz? Wow, to jest łoś. Ale ma piękne poroże. I śmieszną brodę. Ale mnie wystraszyłeś. Co tam jest? To sowa. Niektóre sowy śpią w dzień i w nocy polują. Jaka śliczna sarenka. Pomachaj do nas ogonkiem. Tishi chyba się zmęczył tym spacerem po lesie. Ojojoj, co się dzieje? Orzechy lecą z nieba. To wywóreczka. Na co tam patrzysz? Jakiś rudy ogon. Co to może być? No tak, to przecież lis. Czy wiecie, że lisy świetnie pływają? I potrafią kopać nory. Zbliża się już jesień, a z drzew zaczynają opadać kolorowe liście. A kuku, witaj jeżu. Nieźle mnie wystraszyłeś. Czy wiecie, że jeży najbardziej lubią jeść ślimaki, jaszczurki czy żaby, a nie jabłka? Co tam znów wypatrzyłeś? Ale cudny! To jest ryś. Bardzo mało ich zostało na wolności, dlatego są pod ochroną. Mają na uszach śmieszne pędzelki. Tashi, Tashi, tam jest dzik. Poczekaj. Ale tu żołędzi. Ja lubię robić z mamą żołędziowe ludziki, a dziki lubią je jeść. Gdzie tak biegniesz? Ale ogromne zwierzę. Spróbuj mu pomachać. To przecież żubr. Nie zrobi ci nic złego. Taki żubr może ważyć nawet 900 kg. To była cudowna przygoda. Spotkaliśmy wiele zwierząt. Pamiętajcie, że w lesie powinno zachowywać się cicho. Nie wolno śmiecić, straszyć zwierząt, niszczyć roślin i rozpalać ogniska. Jeśli podoba Ci się nasza bajka, zagraj w naszą aplikację. Poproś rodziców, aby poprali Ci ją na telefon lub tablet. Link znajdziecie w opisie.